Ja i Nathan do siebie wróciliśmy. Serio, jak to? Opowiadaj. No, podszedł do mnie i porozmawialiśmy i powiedział, że dalej za mną tęskni i że nie wie, czy dobrze zrobił, że ze mną zerwał. I próbujemy jeszcze raz. Zawsze wiedziałam, że musicie być razem. Ja też. Tylko, no, trochę go bardzo zraniłam. Ale teraz będę najlepszą dziewczyną na świecie. Najważniejsze, że ci wybaczył. Jeju, tak się cieszę, że nie mogę wytrzymać. Czekaj sekunda. Kurde, to jest ten Robert, z którym miałam robić ten projekt na biologię. Kompletnie o tym zapomniałam. No to leć, bo na pewno się na pewno jest zdenerwowany. Pa, do zobaczenia. Hej. Julka jest podekscytowana tym, że ona i Nathan wrócili do siebie. Jest przekonana, że teraz wszystko będzie się między nimi dobrze układało. Świetnie, ja też się bardzo cieszę, ale chyba mieliśmy to robić razem, nie? No siedzę dobra. Ale co, dobra, siedzę tu całą przerwę, a ty co? Spokojnie, nie denerwuj się. To co mam robić? Wiesz co, przygotuję jakieś ciekawostki na temat odporności organizmu człowieka. Dobra, ja już to ogarniam. Julka, możesz mi powiedzieć, co ty tutaj robisz? O hej, właśnie robię z Robertem projekt. Aha, a nie mogłaś go zrobić z jakąś koleżanką? Gruszka nas dobrała w pary. Oczywiście. Nathan! Ale gdzie ty idziesz, ej? Razem to robimy, poczekaj, nie? Zaraz wrócę, obiecuję ci. Jezu. Nathan, zaczekaj! O co ci chodzi? Czemu się denerwujesz? O co mi chodzi? Naprawdę się pytasz, o co mi chodzi? Wiesz co, dopiero co do siebie wróciliśmy, a ty już przesiadujesz z jakimś typem w bibliotece. Mówiłam ci, że robię z nim projekt na biologię. Nie siedzę tam z własnej woli. Gruszka nas tak dobrała. Gruszka nas tak dobrała. A nie mogłaś powiedzieć Gruszce, żeby dobrała cię w parę z jakąś koleżanką, na przykład z Wiktorią? Spokojnie, nie denerwuj się tak. Mówię ci, Robert mnie kompletnie nie interesuje. A skąd mam mieć taką pewność, co? Bo właśnie ci to mówię. Proszę cię, nie denerwuj się i zaufaj mi. Dobra, przepraszam. Po prostu po tym wszystkim jestem trochę u ciebie zazdrosny. Zależy mi na tobie. Wiem, mi na tobie też. Dobra, może oni faktycznie robią tylko ten referat na biologię, ale skąd ja to mam wiedzieć? Raz mnie zdradziła, może to znowu zrobić.